No, hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Szyberal z tej strony. Euro Truck Simulator 2. No, jak widzicie, po ostatnim deforeście nadal mi nie przeszło. Może to dlatego, że. Dobra, zaraz o tym pogadamy. Rynek pracy, rynek przesyłek. Jesteśmy, kochani, w Gdańsku. A to dlatego, że grałem sobie poza kamerami. Znaczy, jeden ten brałem, no. Jak on się nazywa? Jeden, moi drodzy, kurs. Taki z Gdańska do Gdańska, nie? Nie pamiętam, gdzie my ostatnio byliśmy. Dobra. Pierdziele głupoty. Kochani, nafta do Krakowa. 516 km, no tak trochę nie halo, nie? Dlaczego ja mam same takie długie? Warszawa, o, do stolicy, 300 km, proszę bardzo. Szyb wentylacyjny. Prawdopodobnie będzie to nadgabaryt. No i tak jak zdajecie sobie doskonale sprawę, w ostatnim odcinku The Foresta już mówiłem wam, że troszkę jestem podziębiony. No to teraz to ewoluowało przez te parę dni. Przez parę ładnych dni. No i teraz już mam taką prawdziwą grypę. Ale widzicie, no nie umieram. Nie umieram jak typowy facet. Czuję się jak gówno, ale to nie zmienia faktu, że no co, no to da się przeżyć, tak? Stereotyp kuźwa umierającego faceta od grypy to naprawdę straszna rzecz. To tak jak, nie wiem, rzucać wszystkie blondynki do jednego worka i mówić, że są tępe wszystkie. No kurwa, no nie, no tak nie jest, nie. No. Kochani, swoją drogą, tutaj jeszcze nie ma Skandynawii zakupionej, tego dodatku. Nie, to nie będzie chyba. Chociaż nie, no powyżej jakichś tam iluś tam metrów muszę takie te ostrzegawcze włączyć. Dobra. Spoko, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. No, w każdym bądź razie. Co chciałem wam powiedzieć, nie ma jeszcze Skandynawii zakupionej w tym odcinku, aczkolwiek jestem naprawdę, nie, czekaj w tę stronę, naprawdę zdecydowany na nią, tak więc możecie się spodziewać dodatku Skandynawia oraz tak naprawdę promocja wgranego. Mam nadzieję, że da radę ze starym save'em to ogarnąć, bo jeżeli nie, to będzie trochę dupa, bo szczerze powiedziawszy, nie chcę nowego save'u zaczynać, bo już tutaj mam dobrze prosperującą firmę. O, jeden kierowca, jedna ciężarówka dla niego i już dobrze prosperująca. Kochani, wszystko, co przynosi zysk, jest dobrze prosperujące, pamiętajcie. Możecie sobie to, wiecie, ogarniać, że to nie jest tak i tak nie powinno być, ale tak jest. Tak jest, kochani. No, tak więc jest to dobrze rokująca firma. Boże, tu były takie cienie? Nawet nie wiedziałem. LOL? What the fuck? Ziółka, żeby się wyleczyć. Takie tam dziwne różne jakieś te specyfiki. No i na pewno to wgram, tylko że nie wiem jeszcze, kiedy wy to zobaczycie, bo jeżeli okaże się, że nagram filmy do końca tygodnia, tak, na swój kanał i na przykład ten tydzień się nie skończy, bo ja to nagrywam teraz w niedzielę, tak, mamy niedzielę z mojego punktu widzenia, czyli wczoraj, tak, i na pewno nagram parę filmów na zapas. Jeżeli uda mi się na cały tydzień nagrać filmy, co jest wątpliwe, bo moja kobieta wiecznie na zakupach nie będzie, no to powiem wam, że zapewne znowu zasiądę do Eurotracka na następny tydzień z kolei nagram, żeby mieć, wiecie, tak jakby spokój z tym. No i tu raczej odpada opcja, że będzie jeszcze ten mod. Wiecie, ja w tym miesiącu kupiłem już Mafię. Kupiłem Battlefielda 1, którego nie wiem jeszcze kiedy na kanale zobaczycie, bo muszę to ogarnąć i nie wiem kiedy go wcisnąć. Wiem, że fabuła nie jest długa, bo trwa całe 4 godziny.
what the fuck, nie? 4 godziny. Za 4 godziny płacisz tak naprawdę 150 zł, nie? Fabuły. Ale uspokajam was, że Battlefield tak naprawdę jest zrobiony pod multiplayera, którego de facto aż tak bardzo nie będę grał. Więc de facto tak. No, de facto. Znowu zaczynam nadużywać pewnego słowa. No, więc zapłaciłem 150 zł generalnie za to, żeby pograć sobie 4 godziny, nie? Fajnie. Zróbcie grę, która zajmie 4 godziny, zapłacę wam 150 zł. To jest złoty biznes, nie? Naciąganie szeberala, kuźwa, na hajs. To jest po prostu miazga pod tym względem, nie? No, no i powiem wam... A czy jeszcze mogę zwrócić tą grę, no to jest... To jest w ogóle inna inszość, tak? No, ale nie wiem, czy, bo tego nie odpakowałem w ogóle, nie? Zastanawiam się jeszcze też nad Cywilizacją szóstką. Bo brakuje mi ostatnio RTS-a. Strasznie mi brakuje jakiejkolwiek strategii. I myślałem, żeby sobie powrócić, dajmy na to, do Command & Conquer. Albo żeby powrócić sobie chociażby do Red Alerta. Red Alert, tak, to jest od Command & Conquer generalnie tej serii, tylko że mi Command & Conquer kojarzy się zawsze z Generalsem. Mimo że Red Alert był pierwszy, mimo że Red Alert tak naprawdę chyba był bardziej bardziej popularny wśród ludzi, bo wydaje mi się, że Command & Conquer Generals nie jest aż tak bardzo znany, zwłaszcza dodatek Zero Hour, ale przecież w tym... Tutaj zaraz będzie ograniczenie do 70, no właśnie, do 40 już. No, ale wiem, że do tego są też fajne mody, które pozwalają... albo nie, dobra. Pozwalają na nowo tak naprawdę zbudować tą grę. Jest całkowicie inna graficznie. Pamiętam swego czasu, jak jeszcze piraciłem gry, no to właśnie udało mi się wgrać tam jakiegoś ruskiego moda, taki najbardziej znany chyba do Generalsa mod. To jeszcze pamiętam, wtedy z Bambim grałem, ze znajomym. No i nawet nam się to podobało. I powiem wam, że optymalizacja też nie była... Dobra, nie wyprzedzę go. Optymalizacja też nie była zła jakaś, bo na moim rzępie wtedy, bo nie miałem wtedy jakiegoś mega dobrego kompa, jak na tamte czasy, tak? Jak na tamte czasy, no to w miarę chodziło płynnie, nie? No były te zacięcia, no ale... O, przychód 7400, proszę bardzo. Nikola! Masakra. No, tak więc myślałem nad nią, ale no na razie jeszcze się nie zdecydowałem. Bo właśnie głównie to mnie wstrzymuje, że jeżeli kupię Cywilizację, to nie kupię Skandynawii. Jeżeli kupię Skandynawię, nie kupię... Cywilizacji, tak? No bo no nie oszukujmy się, nie będę wydawał w miesiącu 500 zł na gry, no kuźwa, no. Czekaj, tu mam paliwo, tu ten, żeby nie było cyrków. To już nie, wiecie, nie chodzi o fakt, czy mnie stać, czy mnie nie stać, ale to jest głupota, tak? Nawet jak kogoś stać, no bo, no... No nie. Ja jestem nauczony chyba tego, że pewne granice nie przekracza i może gdybym zarabiał 10 tysięcy na rękę miesięcznie, to bym się tym, nie wiem, nie przejął, tak? I automatycznie ten taki, ta taka górna granica by mi, wiecie, podskoczyła, tak? Ale tu ktoś... A nie, to są cienie. Ale w momencie, jak tam jest co, no, średnia ten, no to, no cholera, no. To są inne też, wiecie, rzeczy, za które trzeba płacić, nie? Na przykład to kino, tak? Wczoraj byłem na Wołyniu. Powiem wam, że na pewno nie jest to film dla dzieci. Przynajmniej nie małych, bo tam naprawdę niektóre sceny są takie makabryczne. Na mnie nie zrobiły wielkiego wrażenia, bo jestem przystosowany. Jestem przyzwyczajony do widoku, nie wiem, rozrywanych ciał, nie wiem, tam jakiś na żywca odpiłowywanych rąk, dłoni w zasadzie nadgarstków. No to jest do wyrywania flaków, do podrzynania, wiecie, brzucha. To jest norma, to jest mój świat, to wiecie. Ja to widzę na co dzień. W filmach oczywiście.
Tak więc na mnie to nie robi wrażenia. Moja kobieta, no, zdecydowanie miała taki odruch, wiecie, zwłaszcza jak to akurat nie było pokazane, bo to była wtedy kamera na sprawce, ale w momencie jak siekierą dziecko za ten tam. Nie, to mówię, to nie jest film naprawdę dla małych dzieci. To jest faktem film. Nie wiem, czy on jest uważany za film historyczny, czy uznawany, przepraszam, ale moim zdaniem tam śmierdzi troszkę bardzo propagandą. Ja nie mówię, że nie wiem, lud ukraiński czy Ukraina jest jakaś tam w miarę masakra, w miarę bez winy, ale no nie można patrzeć przez pryzmat tego, że pod de facto mi się wydaje naciskiem, no nie chcę wywołać gówno burzy pod filmy, tak, to przede wszystkim, to więc ja nie podchodzę do tego filmu tak jak inni, że obejrzą film i nagle kurwa, nienawidzę Ukrainy, bo to jest za Wołyńsk, kurwa syny, gincie, nie? Nie, no nie tędy droga, kurwa, no czasu się nie cofnie, pewnych rzeczy też się nie cofnie. I może inaczej bym mówił, jeżeli by tam ktoś ode mnie zginął, tak? Jakiś tam pra, coś tam, tak? Ale powiem wam, że no nie, no. Ja nie wiem, ja nie wyszedłem jakoś mega albo bardziej zhejtowany w stronę tego narodu niż normalnie, tak? Poza tym, no mówię, to jest wszystko kwestia ludzi, nie można wszystkich wrzucać do jednego worka, tak? Ja mam na przykład u siebie pracę Ukraińca i on on w ogóle ten film powiedział, że to jest paranoja, co tam jest pokazane, bo to nie jest prawda, tak nie było i ten, nie? No, bo on się twierdzi, że to, znaczy twierdzi, no. Wiadomo, jaki jest teraz stosunek Ukrainy do Rosji, tak? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że chłopak naprawdę wkurzył się, jak tam jeden właśnie ze znajomych poruszył w ogóle ten temat filmu i tego typu spraw. No on powiedział, że wszystko wina Putina, nie? Może nie wtedy, bo wtedy Putin nie żył. Ale na przykład obecna sytuacja, nie? No w ogóle zgrabne przejście, nie? Nagle Wołyń, a tu już obecna sytuacja. No, tak mi mówię, to jest rozmowa na dłuższą jakąś tam metę, a ja nie lubię jakoś kwestii politycznych tutaj, wiecie, propagować, czy w ogóle rozpoczynać rozmowę o tym, bo to nie jest miejsce od tego. To, kochani, YouTube nie może być, może ja sobie tutaj przyspieszę, YouTube nie może być miejscem, gdzie wkrada się polityka, gdzie wkrada się telewizja inne tego typu podobne rzeczy, tak? No cholera, no tak nie może być, no. To ma być właśnie, to jest w założeniu wolne miejsce, które de facto wszystkim nam powinno służyć rozrywce, a nie jakimś tam dywagacjom i tym, co, wiecie, słyszymy w radiu czy tam w telewizji na co dzień. O ile ktoś w ogóle telewizję ogląda, ja nie oglądam, to od razu mówię. Nawet u siebie w obecnym mieszkaniu nie mam telewizora, bo mi jest on kant dupy rozbić, tak? No. Tak więc mówię, nie będę poruszał tego tematu, bo jest to w ogóle niepotrzebne. Ale na pewno widzom starszym, które lubią filmy wojenne, wiecie? To trzeba też dodać, bo on ma swój specyficzny klimat, wiecie? No. Polecam pójść, mimo że bywały momenty, że się właśnie troszkę bardziej niż troszkę. No ruszy? Nie zdąży ruszyć. A może i zdąży ruszyć. No, bywały momenty, że naprawdę nudziłem się, ale wtedy właśnie wchodziły te takie rzeczy jak zabijanie, wiecie, szlachtowanie i tym i tym podobne. Nie wiem, na przykład przed akcją w kościele. Nie będę spoilerował za dużo, ale była tam akcja w kościele pewna naszym. No i
O, mućki. Tak jak w Stanach. No. No to przed tym właśnie momentem... A ten gdzie jest? Aha, bo ja tu nie mogę, dobra. Ty, ale mnie interesuje jedna rzecz. Dlaczego ja tu nie mogę? Ja zawsze myślałem, że te wszelkie jakieś tam drogi, które są zablokowane, one po prostu prowadzą do jakiegoś tam miasta i ja nie mogę ich odkryć do momentu, gdy nie dostanę zlecenia do tego miasta, tak? No a tu się okazuje, że nie, że jest odwrotnie. Że są po prostu, istnieją jakieś drogi, których ja nie widzę, no i na mapie, no i nie mam do nich dostępu, ale to jest chyba kwestia Skandynawii, nie? W dodatku. Tak mi się wydaje. No i... Może ja zatankuję? Dobra, zatankuję. Niech będzie. Ile ja mam? 105 km. No to jeszcze zdążę. Znaczy zdążę przed, wiecie, pójściem spać, nie? Bo nie chcę, żeby mi tutaj ziewał, bo ja też zaraz zacznę ziewać i co z tego będzie? No dupa tak naprawdę, nie? No. Oprócz tego też na Sylwestra coś trzeba, wiecie, szykować. Co robicie w ogóle na Sylwestra? Ty, robimy taką jedną wielką bibę? Taką, no, wiecie, jak w... Dobra. Taką jak w tym. Jak ten film się nazywał? Ty, no nie pamiętam. Zaraz sobie przypomnę. Nie pamiętam. Koleś zrobił sobie domówkę na chacie. Był typowym nerdem. Okazało się, że przyszło parę tysięcy osób i tam w ogóle były narkotyki, dziewczyny, seks nieograniczony i takie tam, wiecie. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Fajny film, bo fajną ścieżkę dźwiękową miał ten film, aczkolwiek nie wiem. No. Ej, Boże. Ty, miałem właśnie, King Konga miałem obejrzeć. Nie wiem kiedy, może dzisiaj w ten, może dzisiaj sobie włączę to, jeżeli znowu coś innego na wieczór. Nie będę robił. Wybaczcie, ale no... Teraz po prostu ze zdwojoną siłą będą te ziewania, bo... Czekaj, mam na razie jechać prosto. Wypitalać, spłacono 12 tysięcy. No dobra. Czyli zakładając, że ten zarobił 7 tysięcy, no to ja tak naprawdę jakieś 5 tysięcy niecałe... No, 5 tysięcy niecałe spłaciłem. O, nieźle. Za kurs dostanę 20, no to jest 15 tysięcy. Fajnie. Moja premia to pokryje, tak więc wiecie. No i co ja tam jeszcze wam chciałem, moje drogie dzieci, powiedzieć? I dorośli. W sumie nie wiem, co ja mogę więcej wam powiedzieć, no. Był patch do Deforesta. To akurat swoje zdanie powiedziałem. Boże. Powiedziałem w samym Deforeście. Mafii nie oglądacie, bo to nie wasze klimaty. I macie do tego pełne prawo. To nie ten, żeby nie było, że mówię to w jakimś takim dziwnym, wiecie, tonie, nie? No, poza tym też ostatnio słyszałem taką wskazówkę, że no właśnie między innymi na Mafii bywały dosyć często momenty, że wiecie, że jest cisza. Że jest cisza i... Dobra, zmieściłem się. Poza tym, że trochę w ten znak jebnąłem. No, że jest cisza i tam trzeba było przywijać, wiecie, materiał. Ja się do tego... Lada chwila, no już lada chwila jestem, no. Wiecie, ja wychodzę z założenia, że... Nie można cały czas gadać. Bo jednak wy macie głównie oglądać grę, a nie mój komentarz tak naprawdę. Jest to de facto tylko dodatek do tego. I ten komentarz powinien być udzielany wtedy, kiedy nie leci fabuła,
czyli na przykład nie lecą jakieś rozmowy między postaciami fabularnymi, NPC, bądź jeżeli na przykład nie trzeba wczuć się w rolę, wiecie, dajmy na to, skradam się, no to wiadomo, że będę cicho siedział, tak, i szeptał do was, że tam, wiecie, coś trzeba schować, ale ten tego. No ale no mówię, no, ja takie rzeczy i tak czy inaczej biorę do serca, bo lubię konstruktywną krytykę, naprawdę, lubię konstruktywną krytykę. Jeżeli ktoś daje mi rady, jeżeli ktoś udziela wskazówek, to jak najbardziej ja to cenię i ja potrzebuję tego, tak, bo okej, są osoby, które mówią, o, jest zajebiście, w ogóle, super, fajnie, fajny głos, fajny ten, tu, tego, filmiki, ale no dobrze, ale to nie oznacza, że nie powinienem nadal o to jakoś tam dbać, tak, i tego rozwijać. No, na przykład, o, wskazówka, za rzadko patrzę do kamerki, tak, że nie ma tej takiej interakcji między mną a wami. Może i nie ma, no ale no. Nie od razu Rzym zbudowano, no. Nie od razu Rzym zbudowano. Czekaj. No chyba cię je... Co za shit. No, nie od razu Rzym zbudowano. Tak więc spokojnie, rozczuchrana. W ogóle jak ja tam stoję z czasem? No tak w sumie idealnie stoję z czasem. Dobra, tutaj na pewno będę w prawo skręcał. Mówię, pod względem takim typowo nagrywkowym The Forest chyba wychodzi najlepiej, ale no nie wiem dlaczego. Może dlatego, że tak jak jeden z widzów stwierdził, The Forest jest grą... Znaczy, jestem youtuberem, który najdłużej chyba... Jednym z najdłużej nagrywających serię The Forest na YouTubie. Miło mi to słyszeć. Bo powiedzmy, w czymś jestem unikalny, tak? No, ale... Mimo wszystko to robi właśnie swoje, że przykładowo najdłużej nagrywałem tą serię, tak? Dłużej niż Wiedźmin, dłużej niż cokolwiek innego. I też całkowicie inaczej jestem w stanie tam wysłowić się. No i tam nie ma fabuły, tam nie ma tak naprawdę... jakiegokolwiek momentu, w którym, wiecie, musiałbym się zamknąć, tak? No. Tam robię swoje i gadam, po prostu. Ale to jest tego typu gra. Bo w strzelankach też, no nie, może to jest wszystko do przewidzenia, ale no oglądam Seto, widzę jak on to robi, oglądam innych, no nie różni się aż tak bardzo. Znaczy... Może inaczej, bo zaraz tak, jesteś dobry, tak jak Seto, to jakie mniemanie o sobie, nie. Chodzi o sam fakt, że czeka mnie dużo pracy, ale nie aż tyle, ile można wywnioskować właśnie z takich, powiedzmy, takich stwierdzeń. O! To będzie dobrze powiedziane. No i dobra, i tutaj muszę skręcić. Oczywiście nie będziemy parkować, bo standardowo nie opłaca się bawić za parę procent punktów więcej. Proszę bardzo. Kolejne 7000. Premia za wprawę. Poszło na kredyt. I tak, no dobra, liczmy to. Poszło na mandat. No i 6000 premia za szybką dostawę. Boże, dziubaski moje. Dobra, kontynuuj. Więc ile mam? 201 tysięcy. 201 tysięcy nie jest źle. Wiem, że... A właśnie, diagnostyka. Ile by mnie to kosztowało do za... $52 000 za co? Ja pierdzielę. Dobra. Wiecie co? Ja sobie jeszcze tą ciężarówkę naprawię. Niech stracę. Tutaj.
Nie, naprawdę, naprawdę jestem załamany. 52 tysiące teraz stracę na naprawę ciężarówki. A ciekawe jak tamta. Ciekawe jak tamta się miewa. Jasna dupa, no. A dlaczego tak dużo? No to nie powinno tak być. Widzicie? I już na przykład cały kurs poszedł w pizdziec. Nie zarobiłem nic, a nawet bym powiedział, że stracę, bo eksploatacja ciężarówki kosztuje. Dobra, to trochę kijowo stanąłem, powinienem tam stanąć, bo to stamtąd będę jechał. No, zaczynam się przyzwyczaić do tego kaptura. Może teraz będę cały czas filmy robił w kapturze, tak wiecie, takie ninja. No dobrze, niech będzie. No ale stanąłem. Ja pierdzielę. 50 parę tysięcy, przecież to tak będzie boleć. Przecież to tak będzie boleć moje serce, że ja pierdzielę. To jest po prostu złe i nie, i jeszcze nie wiem co. No, jeszcze więcej. Jeszcze więcej uszkodź, Andrzej. Tak. Żeby jeszcze więcej zapłacić. 100 tysięcy najlepiej. Jasna dupa. Dobra, teraz będę przynajmniej uważał. Jeśli chodzi o... To tutaj w prawo, tak? No, będę przynajmniej uważał, jeśli chodzi o jazdę samemu. Bo tak być nie może, że kurczę, ja tyle pieniędzy tutaj tracę. Czekajcie, chyba naprawy są tutaj. Tak. Serwis. 54 tysiące, jasna dupa. Czy ja coś tutaj mogę zrobić? Nie, mogę zmienić podwozie. To mnie nie interesuje. Silnik mam najlepszy. To też. Tutaj nic się nie zmieniło. Tego akurat nie chcę. Dobra. Wszystko. Tak, chcę wszystkie anulować. No i dobra. To wygląda jak wygląda menedżer ciężarówki. Nikola. Modernizuj. A mogę sprawdzić? Nie mogę sprawdzić. Jak tutaj, jak ona jest, czy wiecie, czy jest zła, czy dobra, czy cholera. Dobra, olać go. Olać go! Powiem wam, że zakończę ten odcinek. Bo i tak już de facto nie mam co robić. To, co chciałem, zrobiłem, tak więc mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i udostępniajcie moje filmy dalej, ażeby więcej osób się dowiedziało o kimś takim jak ja. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.